dzieło rąk człowieka, dzieło także i serca ludzkiego, bo przecież powstało dzięki dobrodziejom, dzięki ofiarodawcom. To wszystko dzisiaj Panu Bogu ofiarujemy, aby na nim dokonywała się ofiara. A cóż to ofiara? To dar, jaki człowiek nie tylko składa Bogu, aby przeprosić, aby też zadośćuczynić za bunty, za zlekceważenie, za zgrywanie, za to, co nazywamy grzechem. Na tym ołtarzu będzie się ofiarował nasz Pan Jezus Chrystus. Będzie to ofiara, którą złożył raz jeden, jedyny na krzyżu. Tamta była krwawa, wolała się krew. Nasz Pan Jezus Chrystus wiele wycierpiał i na końcu oddał za nas życie. Poświęcił się dla nas po to, aby Boga przebłagać. Bowiem czemu była potrzebna tamta ofiara wtedy, prawie 2000 lat temu, w Jerozolimie, na Golgocie, na krzyżu? Człowiekowi wydaje się, że bez Boga może żyć, że nie. I tak wydawało się też pierwszym ludziom. I zbuntowali się. Przestali przestrzegać przykazań, nakazów Pana Boga. Poszli za potrzebę złego ducha. Mieli poprawić swój los, swoje ziemskie bytowanie. Nic im nie brakowało. Ciało nie ulegało rozkładowi. Człowiek był nieśmiertelny, nie chorował, nie cierpiał. Żył w zgodzie między sobą. A później, co się okazało? Kiedy zbuntował się przeciwko Panu Bogu i powiedział mu nie, wówczas na świat przychodzi śmierć, choroba, cierpienia. Zobaczcie, jak zmienia się także sytuacja między najbliższymi, między tymi, którzy powinni się kochać, miłować w rodzinie. Kain, brata morduje, dochodzi do przemocy. Tak ten oto sposób człowiekowi, któremu się wydawało, że poprawi swoje ziemskie bytowanie, tylko jego oczy buntują się sprzeciwiając Panu Bogu. Został wypędzony z raju. Niebo zostało dla człowieka zamknięte. Nie mógłby nigdy już tak naprawdę być szczęśliwy. I trzeba by było teraz Pana Boga przeprosić za to, co człowiek zrobił. Człowiek nie był w stanie, znalazł się w sytuacji klęski i rozpaczy i sam nie potrafił wyjść z tej sytuacji. I trzeba by było Jezusa Chrystusa, który przychodzi i się ofiaruje, staje się ofiarą. I dzięki temu, że umarł, że się poświęcił, że stał się ofiarą na krzyżu, niebo zostało otwarte. I po dobrym, szlachetnym i pięknym życiu tutaj na ziemi my także mamy przystęp do tego miejsca, gdzie Pan nas oczekuje i gdzie człowiek w wieczności może być naprawdę szczęśliwy. Wiedział jednak Bóg dobrze, że człowiek jest słaby, że potrzebuje wsparcia. I mimo, że potrafi być niewdzięczny, mimo, że Boga obraża, że się przeciwstawia, że go nie słucha, to Pan Jezus chce towarzyszyć człowiekowi. I dlatego ta ofiara już bezkrwawa, ale to jest ten sam Jezus Chrystus, który przychodził tylko pod inną postacią, chleba i wina. Wielka to tajemnica, mówimy podczas mszy świętej. Człowiek tego nie może zrozumieć, nie może pojąć, jak to się dzieje, że Bóg nie ogarnął. Stworzyciel nieba, ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych tutaj przychodzi do nas pod postacią chleba i wina i nadal ofiarowuje się, aby przebłagać Boga za nasze niegodziwości, za nasze haniebne czyny, za nasze umy, za nasze lekceważenie w stosunku do Stwórcy. Przychodzi, aby się ofiarować jako przebłaganie nasze grzechy. Kochani, tę ofiarę będziemy sprawowali na tym przepięknym ołtarzu, który dzisiaj jest konsekrowany. Ale
wszystkie wieki, wszystkich czasów, niezależnie w jakim zakątku ziemi się znajdziecie i żyć będziecie, też macie Bogu składać mimo ofiary. Jaka to jest ofiara? Sobna spółcza. Wszystkie bowiem uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami Bogu przez Jezusa Chrystusa. Także ten dzisiaj konsekrowany ołtarz ma ciągle nam przypominać tą prawdę. I Ty masz, Panu Bogu, w swoim codziennym życiu przez wszystko, co czynisz, co robisz, także składać ofiarę, ale jaką? Tak, aby była miła Bogu Wszechmogącemu. I tak jak to opisywał nasz poeta, kiedy to jedna z pań z szlachcianych namiała służącą, odmawiała pacierze, a ta służąca coś swojego się pomyliła i niedokładnie uczyniła i słowami Ojcze nasz, kiedy mówiła i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy, biła służącą. Nie tak chodzi o czyny i o te ofiary, które Bogu będą składane, powiadali mi kiedyś w Stanach Zjednoczonych, że był gangster, który ludzi sam mordował i wydawał polecenia. I kiedy go złapano i zabito, znaleziono przy jego rewolwerze różanie się. Co za paradoks. Modlitwa, a jednocześnie zabijanie ludzi. Nie o takie czyny chodzi. Ale mówi wyraźnie, święty Piotr, mają to być czyny miłe Bogu. Także dzisiejsza uroczystość.